czyniąc, stawiając nad wszystko, tam, gdzie Twe skarby są, myśli i troski. Kantata Dekalog wybrzmiała w kościele nadmorskiego Sarbinowa. Muzyka Igora Jankowskiego, do słów poetki Małgorzaty Borzeszkowskiej, to utwór napisany z okazji 32. rocznicy wizyty papieża w Koszalinie. Ciekawostką koncertu było to, że po raz pierwszy wspólnie zagrali i zaśpiewali artyści z Polski i z Białorusi. Do wspólnego przedsięwzięcia zaproszony został polonijny chór Verum Cantus z Mińska. To Pana w sercu ma na pierwszym miejscu. Każdy próg pokona. W ogóle jesteśmy zachwyceni tym dekalogom. Po prostu, że Pan Igor, jak to mówimy, powiedzieć, nasz kompozytor słynny, jest z Białorusi, z Mińska. My też dawno znamy się. I tak było, że mnie kiedyś tam zadzwonił, czy napisał, już nie pamiętam, że ten jest dekalog, czy nie chcecie razem? Chcemy. My jesteśmy zachwyceni. Uczyli w takim też. I tak jak my chór parafialny, w ogóle już zaczęliśmy, będzie tłumaczenie na język białoruski i u nas na Białorusi będzie brzmiało jeszcze w białoruskim języku. Już chyba z 5 czy 6 przekazań jest przetłumaczone. I pan Igor powiedział, dobrze, super, bo ja mu przesyłam, żeby on posłuchał. No przecież zna język białoruski, także... Oprócz muzyki, tu jest bardzo, bardzo taki znaczny tekst literaturny, który ma wielki sens. I swoim śpiewem chciałbym donieść ten tekst, ten sens do tych ludzi, którzy przyjdą dzisiaj na koncert. Daj mi, o Panie, zieloną łąkę, ciepły piasek na białe plaży, chmury jasne i kwiat, i czas bym to wszystko. Bardzo ciekawe doświadczenie, otwarte serca i wielka radość, jak widzimy, że nie tylko my śpiewamy z radością ten dekalog, ale również chór Verum Cantus, który przyjechał z Mińska, z daleka, zdążył się do tego przedstawienia przygotować, występuje. No, myślę, że sprawia to im nie mniej radości niż nam. Ja już jestem związany z Koszalinem od lat. Moja żona jest koszalinianką. I byłem zauroczony kilka lat temu, jak sam byłem w Czasowiczem, sobie odpoczywałem w Mielnie nad morzem i byłem świadkiem takiej akcji ewangelizacyjnej. Wówczas no po prostu taki kontrast, prawda? Ludzie w kąpielówkach gdzieś tam się opalają i nagle osoby w habitach, ksiądz w sutanie, mówią o Panu Bogu, o Bożym miłosierdziu i niektórzy ludzie podchodzą, żeby o coś zapytać. No to było takie mega mocne uderzenie dla mnie. I już wtedy zapaliła się taka żaróweczka, że ojejku, no nie jestem po teologii, ale też od strony muzycznej mógłbym kiedyś coś takiego wobec tych czasowiczów, wobec ludzi odpoczywających nad Bożym coś stworzyć. Więc mając w repertuarze kantatę Dekalog,
Dzwoniliśmy się z księdzem proboszczem, z księdzem Zbyszkiem, o to, żeby coś takiego w wakacje stworzyć tutaj w Sarbinowie, w tym uroczym maryjnym kościele nad samym praktycznie brzegiem Bałtyku. I ksiądz się zgodził. Wydaje się, że sztuka jest taką drogą, która może otworzyć coś w człowieku, tak żeby ten dekalog na nowo przemówił do wnętrza. Więc ja jestem za tym, żeby szukać takich form, które będą nie tyle stwarzały coś nowego pod względem takim treściowym, no bo ta treść Ewangelii jest ciągle ta sama, nikt nowej Ewangelii nie napisał. Ale pod względem przekazu, czy formy przekazu, czy też może w drugą stronę, takiego uwrażliwiania na słuchanie. Ludzie dzisiaj są bardzo uczuciowi, bardzo są nastawieni na wrażenia. I chyba to jest jakiś kanał, jakieś drzwi, którymi Ewangelia może na nowo docierać. I takie formy artystyczne, one są chyba trochę skrojone na miarę współczesnego człowieka. Jeszcze raz uczestniczymy w takim wydarzeniu. Rewelacja, naprawdę. Mogę tylko polecić. No, ja na to, że tak powiem, na taką muzykę patrzę zawsze z rozrzewnieniem, tak, łzą w oku. No, super, naprawdę. Uczucia, takie wrażenia, także. Cieszę się bardzo, że akurat tutaj byłam w tym czasie w ogóle w sanatorium i mogłam po prostu posłuchać i być po prostu pod wrażeniami tego koncertu, nie? A pani? Pod wrażeniem jestem bardzo, jestem z centrum Polski, ale naprawdę dane 10 przekazań, które Jan Paweł naprawdę nas uczył i prosił o przekazywanie 10 przekazań.